Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z króciutkim, ale naprawdę ważnym filmikiem. Mianowicie mam ogromną przyjemność serdecznie zaprosić Was na pierwsze w roku 2024 warsztaty stacjonarne, które odbędą się na warszawskim zlocie scrapbookingowym 27 kwietnia tego roku. Jeżeli macie ochotę razem ze mną wykonać ten albumowy projekt, serdecznie zapraszam Was do oglądnięcia tego filmu, aby zobaczyć, co razem ze mną możecie stworzyć. Jak to zwykle u mnie bywa, na warsztatach będzie album. Jest to mini album typu gatefold. Tak jak widzicie, z przepięknej nowej kolekcji od Scrap Boys, czyli mamy tutaj tą piękną lawendę w połączeniu ze stokrotkami. Album typu gatefold przeznaczony na zdjęcia 10x15 i 9x13 na samodzielnie od podstaw zrobionej bazie. Wszystko będziemy wykonywać sobie razem na warsztatach. Jeżeli tylko macie ochotę nauczyć się, jak taki album ze mną stworzyć, to będzie mi bardzo miło, jeśli się zapiszecie na te warsztaty. Zapisy odbywają się oczywiście na maila aniatworzykontakt@gmail.com. Zapisy trwają do 10 kwietnia lub wyczerpania miejsc, bo tych miejsc mam tylko ograniczoną ilość. I cena za warsztaty stacjonarne to 160 zł. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ten projekt. Tak jak wspominałam, jest to gatefold zamykany na magnesy. Otwieramy i w ten sposób mamy tutaj wyeksponowane miejsca na zdjęcia. Można sobie też album postawić na przykład w ten sposób na półce. Z dwóch stron mamy wodospady. Wodospady są zamykane przy użyciu sznureczków. I tutaj te wodospady przeznaczone są na zdjęcia 9x13 cm. Tak jak wspominałam, album jest przeznaczony na te zdjęcia 9x13, jak również 10x15, więc myślę, że każdy tutaj coś dla siebie znajdzie. Jest to taki album, który wykonamy sobie, mam nadzieję, dość szybko, bo mamy tylko lub aż 3 godziny na zrobienie tego projektu. Moje warsztaty będą odbywać się w godzinach od 10.50 do 13.50. na ulicy Radzymińskiej 227 w Warszawie 27 kwietnia. Osoby, które są z moich bliższych, rodzinnych okolic, czyli Krakowa, nie martwcie się, ten projekt pojawi się również na warsztatach stacjonarnych, które odbędą się w Krakowie, prawdopodobnie w maju. I na temat tych warsztatów również wrzucę Wam tutaj informacje na karcie społeczność. Mamy jeszcze tutaj na środku panel. Jest tutaj oczywiście widoczna rameczka na zdjęcie 10x15. Tu sobie to zdjęcie możemy wrzucić, jak macie jakieś zdjęcia z wiosennych wypraw, jakieś pole lawendowe, no to będą się one tu pięknie prezentować. Tu mamy kolejne miejsca na zdjęcia 10x15 z podpisem wyjątkowy dzień i jeszcze mamy miejsca tutaj w kieszeni. Jeśli chodzi o warsztaty stacjonarne, dla mnie zawsze najważniejsze jest to, żeby spotkać się z Wami i razem stworzyć ten projekt. Tak jak widzicie, albumik jest dość prosty, ale tworzymy go od podstaw samodzielnie. Pracujemy sobie z płótnem introligatorskim, całą bazę wykonamy sobie wspólnie na tych warsztatach. Więc jeśli macie ochotę razem ze mną stacjonarnie powarsztatować, serdecznie zapraszam Was na warszawski zlot scrapbookingowy 27 kwietnia o godzinie 10.50 do 13.50. W tych godzinach są moje warsztaty. Oczywiście zlot trwa dłużej. Ulica Radzymińska 227, Warszawa. Zapisy na te warsztaty odbywają się mailowo. Ania tworzy kontakt @gmail.com, a cena to 160 zł. Zapisy i wpłaty do 10 kwietnia lub wyczerpania zapasów. Mam nadzieję, że zobaczymy się na zlocie. Będę Was tam wypatrywać. Nawet jeśli nie będziecie na moich warsztatach, a będziecie mieli ochotę ze mną chwilkę porozmawiać, śmiało podchodźcie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach, no i na zlocie.